co można stracić przez narkotyki? I ty tam wymieniasz między innymi, co mnie najbardziej dotknęło, godność. Tak. Pamiętasz taki moment, kiedy faktycznie tej godności już tak, po prostu pamiętam, nie było? Tak, pamiętam, no tej najtrudniejszy moment, znaczy to nawet nie jest kwestia godności, to jest kwestia takiego poczucia zniewolenia i takiego świadomości tego upadku. No, najgorszym momentem było to, kiedy już naprawdę nikt nie chciał splunąć w moją stronę, kiedy wstyd mi było wrócić do domu i byłem już w takim stanie, że wstyd mi było stanąć przed rodzicami nawet i poprosić ich o pomoc i spałem na klatkach i wtedy, kurczę, jak spałem w tych blokach łódzkich i te windy hulały i ten wiatr i rano zaczynała jeździć winda, to już żyłem w takim strachu, bo już byłem wtedy... Czyli ktoś cię zobaczył, bo już ktoś tak, bo już byłem osobą rozpoznawalną, żeby ktoś mnie nie zobaczył, więc się budziłem i w takim dygocie siedziałem. To może nawet nie chodzi o godność, to chodzi o coś takiego, że masz świadomość, że już jesteś po prostu na dnie, a co jest w tym najgorsze? Świadomość tego, że ci się wydaje, że nie jesteś w stanie z tego wyjść, że nie jesteś w stanie się z tego wyzwolić, uwolnić. No. Ale tak jak mówię, dzisiaj też powtarzam, ta książka przede wszystkim, ona nie jest o życiu, oćpaniu, ona nie jest o życiu na krawędzi, ona jest o nadziei, że można, że to wszystko może się zmienić. Ja właśnie niedawno, jak zaczęła się promocja tej książki, to sobie uświadomiłem, kurde, no właśnie, był ten moment, że jeszcze leżałem na tej klatce i myślałem, że nic w życiu mnie nie spotka, a dzisiaj, no, jestem, że tak powiem, schludny, czysty, mam wspaniałą rodzinę. Niedawno zaprosili mnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego na wykład i to jest dla mnie, nie wiem dlaczego akurat ten uniwersytet, ale samo to zaproszenie i uznanie przez młodych było dla mnie tak ważne, bo ja sam w życiu miałem różne autorytety, ludzi, których podziwiałem i to uznanie młodych nie ma ściemy. Chcę już skończyć ten wątek ciemnych czasów, więc tak. Ostatnie pytanie z tego sektora. Czy ty kiedyś podliczyłeś, ile przepuściłeś pieniędzy też na swoje uzależnienie? Bo tam jest taki jeden wątek, jak ktoś ci w pewien sposób, nie będę też wszystkiego zdradzał, daruje, przekazuje 10 tysięcy złotych, one szybko się rozpływają, ale przecież to musiała być jakaś mała kropla w tym morzu, które wydałeś. Powiem tak, na wielu terapiach praktykuje się coś takiego jak tak zwany tam piciorys czy biororys, czy jak to się nazywa, że podliczają to. Szczerze, ja nigdy tego nie podliczałem i nie chcę, żeby to zabrzmiało w jakiś sposób, że nie przywiązywałem do tego wagi. Nie ma to dla mnie znaczenia. Myślę, że większym problemem i wyrzutem moim sumienia, no nie było to, ile tam przepuściłem, bo nie ma pieniędzy, jakich się nie da odrobić. Tak. I poza tym, no oczywiście pieniądze są potrzebne do standardu życia, ale tak jak się mówi, szczęścia nie dają, w sensie takim, że to nie jest, no dla mnie to nie miało takiego znaczenia, ile, jaki, że żałuję, że tego, może, czy tamtego. Może dla ciebie nie miało, bo też miałeś szansę to nadrobić, wiele osób pewnie, gdyby podjęło inne decyzje, to już niestety nie miało tej ale szansy. Tak, ale wtedy, no wiesz, ja nie miało to dla mnie znaczenia też na początku drogi, kiedy 8 lat temu nie miałem pracy, nie miałem nawet konta w banku. To nie ma znaczenia dla mnie dzisiaj, dlatego, że jestem dzisiaj dobrze usytuowany po 8 latach. Nie, nie dlatego. To nie ma znaczenia dla mnie, dlatego że największe znaczenie i największą stratą dla mnie było to, jaką krzywdę wyrządzałem sam sobie. Mhm.